jak jechaliśmy gdzieś na koncert i widzieliśmy tłum pod salą, to się wiedzieliśmy już, że przed nami poprzedniego dnia grał Manam i to była świątynia Manamu, a teraz jest nasza. Następnego dnia przyjedzie zespół TSA i będzie szaleństwo trwało 3 dni w tym w jakimś tam, nie wiem, mieście na Śląsku. Ale to, ten głód ich muzyki, któryśmy starali się wynagrodzić za wszelką cenę, a komuna starała się go zgwałcić, okazując ten brak szacunku i pogardę dla tych ludzi. To wszystko mam w sobie, w sercu. Kiedy dziś słyszę opowieści dzisiejszych władców Polski, to wiem, że są wychowankami tej komuny. Nie mówię tego dlatego, że mam jakieś szanse do PiS-u. Nie, ja po prostu na to patrzę jak człowiek, który widzi po raz drugi rentgena i na nim te same plamki na płuce, że to jest to samo. Rodzi się ta sama perfidna ideologia PIS. Nie ma ideologii LGBT, jest ideologia PIS. To nie są ludzie, to jest ideologia, której elementem jest sianie pogardy, niszczenie ludzi, postawienie ich pod ścianą albo wywieszenie ich wyroków na ścianach, żeby wszyscy wiedzieli, uważajcie, ten i ten, oni będą napiętnowani. Dzisiaj ten człowiek, który kandyduje na prezydenta, powiedział, będziemy mówili, kto jest zdrajcą. Kurwa, a kto wie, czy to nie ty jesteś zdrajcą? Jakie ty masz prawo mówić takie rzeczy w ogóle? Może powiedz, że to warchoły. Użyj tego słowa. Jaroszewicz ci da licencja poetyka. Że Polacy, którzy są przeciwko wam, to warchoły. Powiedz to, Dudo, powiedz. Jesteście dziećmi tamtego systemu. Jeśli nawet nie w linii prostej, to odziedziczyliście ten mental. I dlatego ja się będę przeciwko temu burzył. I ten wszedł, usiadł, powiedział, no miło mi, moja córka mi nigdy nie podaruje, że ja mogę z panem rozmawiać, a ona nie. Ja mówię, no to niech pan ją pozdrowi ode mnie. Cóż mogę więcej zrobić? A on na to do mnie powiedział, no to co, uspokoi się pan, czy mamy pana uspokoić? Tak gwałtownie z tonu miłego przeszedł do tonu operacyjnego. Ja powiedziałem, jestem spokojny, choć sytuacja nie jest komfortowa, bo nie wiem, o co panu chodzi. Pan doskonale wie, o co nam chodzi. Ma pan dziewczynę, chce pan, żeby zaszła w ciążę? I to jest ten moment, w którym nie wiesz, kurwa, co zrobić. Bo to się kwalifikuje do złapania za biurko i wykurwienia mu w mordę po prostu blatem od tego biurka. Bo to jest zapowiedź gwałtu. No nie chce mi się mówić, powiem wam szczerze, bo mnie dyk odbierze. To dawne czasy, a jednak nadal to trzyma. I teraz myślę, że znajduję odpowiedź na to pytanie, które mi inni zadają dosyć często. Że dlaczego ja się zajmuję polityką albo coś w tym stylu? A ktoś jest właśnie mało mądry, to pisze do mnie, ty wracaj do muzyki. Niektórzy, którzy się urodzili po tym wszystkim, dziwią się i tak łatwo rzucają słowa komuniści i złodzieje. Kiedy wrzasnął to Brudziński, Bandzior, albo kiedy od złodziei wyzyła i od komuchów Duda, ludzi takich jak ja, czy Tomek Lis, czy nie wiem, czy sędziów, to ja bym go chciał zapytać, ty kurwa, chodź no tutaj powiedz mi, tak? Uważasz, że ci wszyscy i ja jesteśmy tacy jak ten ubek, który mi powiedział, że będzie gwałcił dziewczynę moją? To my jesteśmy tacy? Chcesz to powiedzieć? Czy ty w ogóle wiesz, co ty mówisz? To bym chciał powiedzieć. I we mnie się odzywać będzie zawsze protest, kiedy się pojawi echo tamtych wydarzeń. A więc kiedy widzę milicjanta bijącego pałką człowieka za poglądy polityczne. Wobec ludzi, którzy protestują przeciwko łamaniu konstytucji, używać pał, gazu, to mnie się tamto wtedy przypomina. Na tym tylko to polega.
Ja nie mam pretensji do młodych artystów, że oni nie stają z flagami, z protestem, nie śpiewają tak jak my, chcemy bić ZOMO, nie bój się tego Jaruzelskiego, bo może oni muszą coś utracić, żeby się w nich odezwało echo i powiedzieli, o nie, już nie chcemy tracić drugi raz i wtedy będą protestować. Ale ilekroć wraca echo tych złych rzeczy, to mi skóra cierpnie i będę otwierał gębę i nikt mi jej nie zaknebluje.